Witamy na uroczystości otwartej drogi powiatowej Trzylatków Kozietuły w miejscowości Bielany. Dziękujemy za tak liczne przybycie. Proszę o zabranie głosu pana starostę Krzysztofa Ambroziaka. Dzień dobry, witam państwa. Jesteśmy tu przy tej pięknej inwestycji, która jest takim owocem współpracy. Owocem współpracy nie tylko samorządów, ale lokalnej społeczności, która przede wszystkim prowadziła tą inicjatywę budowy, ale również jest to współpraca pomiędzy samorządami gmin, powiatu i samorządem województwa mazowieckiego. I na tej uroczystości serdecznie witam przedstawicieli tych wszystkich instytucji, a przede wszystkim marszałka województwa mazowieckiego Adama Struzika. Posła na Sejm Rzeczypospolitej Mirosława Maliszewskiego. Radnego Sejmiku województwa mazowieckiego Leszka Przybytniaka. Witam radnych powiatu grójeckiego na czele z przewodniczącym Rady Powiatu Januszem Karpowiakiem. Witam członków zarządu, wicestarostę panią Jolantę Sitarek. Witam burmistrza Mogilnicy Sławomira Chmielewskiego. Witam wójta gminy Włędów Mirosława Jakubczaka. Oraz witam wójta gminy Belzgórze Władysława Piątkowskiego. No i witam radnych gminy Mogielnica i gminy Błędów na czele z przewodniczącym Piotrem Jakubczykiem. Widziałem, jest z nami. Witam okolicznych sołtysów, bo też widziałem, jak są. Razem spotkaliśmy się w trakcie realizacji, rozmawialiśmy i ustaliliśmy. Także witam na dzisiejszej uroczystości. No i witam. Witam zarząd firmy grupy producenckiej Rajpol na czele z zarządem, z panem Ryszardem Woźniakiem, z panem Hubertem Woźniakiem, Dominikiem i wszystkich udziałowców. Są to, można powiedzieć, osoby, które wymieniłem, głównie inicjatorami i twórcami tejże inwestycji. Ale są wśród nas również, i witam bardzo gorąco, księża. Ksiądz proboszcz parafii Błędów, pan, przepraszam, ksiądz kanonik Leszek Bruliński oraz ksiądz kanonik Grzegorz Wolski z parafii Mogilnica, tak? Także witam. Witam również wykonawcę tejże inwestycji. Firma, jak już możemy tu przeczytać, Starbudowa, jest pan Karol Cieśla. Witamy pana wykonawcę. Witam inspektora nadzoru, pana Krzysztofa Belickiego. Witam kierownika budowy, pana Zdzisława Lisa. Oraz moich pracowników, dyrektora powiatowego zarządu dróg Adriana Jachowskiego, panią Krystynę Jakubczyk, naczelnika Wydziału Inwestycji. Oraz witam wszystkich państwa przybyłych mieszkańców okolicznych miejscowości uczestniczących w dzisiejszej naszej, dzisiejszym naszym otwarciu. Może kilka słów jeszcze historii, szanowni państwo, jak to się zaczęło. Gdy, można powiedzieć, tak niemal rok temu zostaliśmy wybrani na radnych powiatu, a niecały rok temu ta grupa osób, która jest z nami, została wybrana do zarządu i pełnienia funkcji zarządzania tym powiatem, miała głównie na celu poprawę infrastruktury drogowej. Ale ten budżet, który posiadaliśmy, no niestety nie spełniał aż
naszych, takich naszych oczekiwań był znacznie mniejszy. I po pewnym czasie do mojego gabinetu przyszedł pan Roman Woźniak. Ryszard. Przyszedł pan Ryszard, tak, pan Ryszard Woźniak. No i przedstawił sytuację tejże drogi. Po rozmowach z przewodniczącym Rady udaliśmy się, żeby zapoznać się z tą sytuacją, jak to wygląda. Można powiedzieć, że samochodem było bardzo ciężko tędy przejechać. Dołek na dołku, pobocza porozjeżdżane, tragedia. No ale niestety w budżecie nie mieliśmy środków finansowych na realizację tejże inwestycji od razu pierwszego roku po objęciu władzy w powiecie. Ale na następne spotkanie już pan Ryszard Woźniak przyszedł z radnym sejmiku województwa mazowieckiego, z Leszkiem Przybytniakiem i zaczęliśmy się zastanawiać, skąd można pozyskać te środki na tak ważną inwestycję. No bo wiemy, wszyscy tu, którzy się znajdujemy, że jest to droga bardzo znacząca dla regionu powiatu grójeckiego. Łączy kilka gmin, kilka powiatów i głównie dwie drogi wojewódzkie. To tędy jest główny transport płodów rolnych, czyli naszych jabłek, które są produkowane na naszym terenie, oraz dostarczanie do grup producenckich tych owoców, czy do największego zakładu, można nawet powiedzieć, w Polsce, czy w Europie, jaki znajduje się w Kozietułach. Zaczęliśmy się zastanawiać i szukać możliwości pozyskania środków zewnętrznych. Jak się okazało, że w międzyczasie pojawiły się też nabory wniosków w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie zrobiliśmy dokumentację, złożyliśmy, ale mieliśmy duże obawy, że możemy nie uzyskać tych środków. Ale zaraz po złożeniu tego wniosku odbyło się spotkanie w Błędowie, w którym uczestniczyliśmy i rozmawialiśmy z marszałkiem województwa o problemie, jaki nas tutaj z tą drogą, jakim jest ten problem. Od razu można powiedzieć, wyczułem tego samego dnia zrozumienie, że jest zrozumienie wśród marszałka, że jest potrzeba ta realizacja. I na drugi dzień, jeszcze dobrze nie dojechałem do pracy, a już pracownicy z Urzędu Marszałkowskiego dzwonili do mnie i mówią, dostarcz dokumenty, co potrzeba, jak ją wykonać, pomyślimy, może gdzieś środki się znajdą. I takie bardzo szybkie działanie, można powiedzieć, niespełna 12 godzin. Już wiedzieliśmy, szybko z moimi pracownikami przygotowaliśmy odpowiednie dokumenty i złożyliśmy do Urzędu Marszałkowskiego. Otrzymaliśmy odpowiedź, że istnieje możliwość dofinansowania takiej inwestycji w 60%. Ale jeszcze wcześniej, za czym nie widzieliśmy, że skąd te środki, czy Urząd Marszałkowski, Urząd Wojewódzki, rozmawialiśmy z panem Ryszardem, może udamy się do gmin, porozmawiamy z władzami gmin Błędów, z gmin Mogielnica. Również uznaliśmy tutaj zrozumienie i tą pomoc, no ale nadal tych środków jeszcze brakowało. I dzięki zarządowi Rajpolu i dzięki udziałowcom również zostaliśmy wspomożeni i zadeklarowany wkład w realizację tejże inwestycji. Nie czekając na podpisanie umów, nie czekając na dokumenty, które do nas wpływają, podjęliśmy ryzyko, żeby przygotować postępowanie przetargowe. I dzięki temu w dniu dzisiejszym już mamy tą drogę wykonaną i możemy cieszyć się tą ładną, piękną inwestycją. Jak to można pokrótce powiedzieć, że współpraca buduje. Jeżeli jest zrozumienie wśród samorządów, wśród mieszkańców, to są owoce tej współpracy. No takim, można powiedzieć, lepszym przykładem jest grupa sadowników, która stworzyła grupę Rajpol i działacie wspólnie i dalej przekładacie tą swoją działalność, współpracę z samorządami, współpracę z nami,
i nie tylko ta współpraca w waszych gospodarstwach w grupie procentuje, funkcjonuje, ale i na szczeblu samorządowym, inwestycji wspólnych samorządowych. Za to wam wszystkich bardzo mocno wspólnie tu w imieniu samorządu powiatu dziękuję. Ale może na razie tyle, później przejdziemy do... Dziękujemy panu staroście za przybliżenie historii remontu drogi. Jest to przykład wzorowej współpracy sektora biznesowego i samorządowego na rzecz poprawy jakości życia społeczności lokalnej. Chciałbym teraz prosić o zabranie głosu marszałka województwa mazowieckiego, pana Adama Struzika. Szanowny panie pośle, panie radny województwa, szanowni księża, panie starosto, wszyscy zebrani, szanowni państwo. Ja po prostu się bardzo cieszę, bo ja miałem tę okazję przyjechać tą drogą całkiem niedawno, wtedy, kiedy ona była w takim stanie, jak była. I dzisiaj przejechałem ją całą i po prostu jestem zachwycony. Mówię tutaj do niektórych, że to o parametrach wojewódzkiej drogi już jest produkt. No rzeczywiście tak było, jak tutaj pan starosta opowiedział. Proszę państwa, my realizujemy bardzo konsekwentnie od 20 lat w tym województwie, a dane nam to jest, akurat mnie osobiście również, że wychodzimy z założenia solidarności, samorządności, pomocniczości. I jeśli są problemy, a myślę, że ta droga była dużym problemem, dla produkcji, dla wywiezienia tej produkcji, no to szukamy rozwiązań. Udało się, bardzo się cieszę. Rzeczywiście tu należy podkreślić, że to jest zaangażowanie i władz powiatu, i radnego województwa, pana Leszka Przybytniaka, przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich, podkreślam to. Też dziękuję za zaangażowanie firmy Rajpol, czy grupy producenckiej Rajpol, bo rzeczywiście udało się połączyć pieniądze samorządów różnych kategorii, no i jednak środki finansowe, no było, nie było sadowników, tak? Za co państwu bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. Gratuluję, cieszę się i chcę powiedzieć, że województwo mazowieckie dzisiaj potęgą, jeżeli chodzi o produkcję. W ogóle jesteśmy najlepiej rozwiniętym regionem, ale paradoksalnie muszę wam powiedzieć, że produkcja rolnicza i przetwórstwo rolno-spożywcze jest u nas, daje około 6% naszego produktu krajowego brutto. To jest znacznie więcej niż w innych województwach. To pokazuje, że ten rodzaj produkcji i rozwój tych gmin właśnie o charakterze sadowniczym, no a nie tylko, bo przecież mamy tę wielką firmę, no, europejską, tak, światową nawet, tak, sąsiednie gminy. Więc bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję, gratuluję i deklaruję w imieniu tutaj również mojego przyjaciela, współpracownika, pana Leszka Przybytniaka, że będziemy tak czynili dalej. Mam nadzieję, że przez najbliższe 4 lata co najmniej, a może do końca świata jeden dzień. No i wymyśliłem, że powinna mieć imię Leszka Przybytniaka, ale on się zaraz zdenerwował, mówi, że jeszcze żyje. Dziękujemy bardzo. Chciałem teraz prosić o zabranie głosu radnego sejmiku województwa mazowieckiego, pana Leszka Przybytniaka. Powiedzieć. Panie marszałku, szanowni księża, kolego pośle, koledzy wójtowie, kolego burmistrzu. Ogromnie miło, że możemy dzisiaj uczestniczyć w otwarciu tak naprawdę wspaniałej inwestycji. Cieszę się, że te miliony, które są możliwe do pozyskania, spływają na nasz powiat i myślę, że ta deklaracja pana marszałka o tym, że będziemy działać na rzecz, bo to nie chodzi o samo dla kogo, ale myślę sama rzecz, że potrafimy te inwestycje wykonać. To jest bardzo ważne i ja za to dziękuję samorządom wszystkim po kolei. Po pierwsze samorządowi powiatowemu, bo w tak trudnej sytuacji, bo rzeczywiście tych środków w powiecie
jest bardzo mało i podjął bardzo poważne wyzwanie. Dwie drogi powiatowe, jedna droga tutaj w Bielanach między gminą Mogielnica a Błędów, druga droga w gminie Grójec, to jest, i chciałbym powiedzieć tutaj, bo pani powiedziała, nie widzi tych milionów, tutaj województwo daje około 4 milionów złotych, to jest 3,800, 3, bo to szczegóły. Także to są konkretne miliony i one spływają. Ja ogromnie się z tego cieszę i bardzo dziękuję, że mogę w tych decyzjach uczestniczyć dzięki państwu. I za to ogromnie dziękuję. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo. Chciałbym teraz prosić o zabranie głosu posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, pana Mirosława Maliszewskiego. Czcigodny księża, panie, panowie, samorządowcy. Takim słowem, które najczęściej jest tu wymieniane, jest słowo współpraca. Jest odmieniane w różnych przypadkach. I rzeczywiście, jak odwołujemy się do historii, to spojrzałem na dwie osoby, które tu dzisiaj są. Starosta Władysław Piątkowski i radny powiatowy Stanisław Wiesław-Woźniak, którzy kiedyś wymyślili w powiecie grójeckim taki mechanizm, żeby drogi powiatowe robić wspólnie z samorządami gminnymi. Samorządy gminy wówczas dokładały 50% do tego, aby zrealizować inwestycje. Dzisiaj jesteśmy świadkami poszerzenia tej formuły współpracy, bo jak mówił pan marszałek i pan radny, dzisiaj kilka podmiotów partycypowało w wybudowaniu tej drogi. Samorządy dwóch gmin, Urząd Marszałkowski i przede wszystkim czynnik społeczny, czyli ludzie, firma, salownicy, którzy są członkami grupy producenckiej Rajbo. To jest taka kwintesencja współpracy, czyli taki najwyższy szczebel współpracy, gdzie są zaangażowane również środki prywatne. I tego nie powinniśmy się wstydzić. Nie powinniśmy ulegać takiej presji, że to jest jakieś korupcjogenne. Właśnie tak powinno funkcjonować. Zresztą pamiętam, że w powiecie również z udziałem mieszkańców wielokrotnie drogi budowaliśmy. Jak już jesteśmy przy tej współpracy, to widzimy, że brały udział w tej inwestycji przede wszystkim samorządy. Od szczebla wojewódzkiego i tu również panu marszałkowi bardzo dziękuję za tą decyzję, bo ta droga ma strategiczne znaczenie dla wielu gmin, dla wielu podmiotów, które tu dostarczają tu i do innych podmiotów dostarczają produkt. Ale też podziękować trzeba samorządowi powiatowemu, samorządom gminy. Miałam niewątpliwie wielką satysfakcję, no jako ten, który się tu finansowo w żaden sposób nie dołożył, jak instytucja, którą reprezentuję, nie, bo tak właśnie powinno być. Sejm, parlament nie jest od tego, żeby przynosić w Tetce pieniądze na poziom lokalny i politycznie je rozdzielać. Od rozdzielania pieniędzy publicznych, czy unijnych, czy krajowych są samorządy. I w tym kierunku powinna polska polityka iść, a nie w kierunku takim, żeby centralizować zadania, które nikt lepiej nie wie, jak realizować, jak samorządy na poziomie gminy. Mam wielką satysfakcję, że ci wszyscy, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji, to są również moi współpracownicy, grono moich znajomych. Mam wielką satysfakcję, a większość tych osób została w demokratyczny sposób w wyborach wybrana na pewne funkcje. To jest wielka satysfakcja, że tak mądrzy ludzie podjęli decyzję, takich właśnie wybierając, a ci z kolei podejmując decyzję o realizacji tak potrzebnej inwestycji. Wielkie podziękowania dla wszystkich, którzy się przyłożyli do tego, że kolejna droga w powiecie grójeckim, który rozwija się gospodarczo niesamowicie, rozwijał się również, jest jednym z najlepiej gospodarczo rozwiniętych powiatów na Mazowszu, będzie temu rozwojowi dalej sprzyjała. Wszystkiego dobrego, jeszcze raz podziękowania dla tych, którzy to przygotowali. Dziękuję bardzo. Chciałbym teraz prosić o zabranie głosu burmistrza Mogielnicy, pana Sławomira Chmielewskiego. Panie pośle, panie marszałku, drodzy samorządowcy, koledzy i wszyscy ci, którzy dzisiaj przybyli na tą piękną uroczystość. Ja trochę tak nawiążę do słów pana posła Maliszewskiego. Bardzo dobrze, że tyle podmiotów buduje drogi, ale jednocześnie skieruję słowa do pana marszałka. Panie marszałku, nie chciałbym, żeby to była ostatnia droga, jaką otwieramy na terenie powiatu grójeckiego. Powiem dlaczego. Dzisiaj Komisja Budżetowa Rady Gminy opiniowała stawki. Gminy mają problem z dopięciem budżetu. Byłem przed chwilą w sąsiedniej gminie, brakuje 2 miliony do dopięcia budżetu. Jedna z kolejnych gmin bierze kredyt 500 000 na wydatki bieżące. No nie może bezpośrednio, ale powiedzmy na wydatki bieżące. Dwie kolejne nie dopinają budżetu. Proszę państwa,
zaczyna się tragedia w samorządach. Powiedziałem dzisiaj na posiedzeniu Komisji Budżetowej. W Polsce kończy się samorządność. Panie marszałku, do pana tylko prośba. Że, tak, ale nie, prośba tylko do pana. Że, do pana prośba w tym sensie chciałem powiedzieć, żeby samorząd województwa mazowieckiego nadal wspierał gminy. Bo bez pana pomocy niestety w przyszłym roku nie uda się wybudować żadnej drogi. Bez pana pomocy nie uda się wybudować żadnej drogi. I tutaj gorący apel również do pana posła Maliszewskiego, Komisja Samorządu Terytorialnego. Mamy posłów, mamy senatorów, którzy są doświadczonymi samorządowcami. Oświata wykańcza budżety gmin. Jest tutaj mój ksiądz proboszcz, któremu obiecałem dotacje na dofinansowanie zabytków i powiem tak, nie ma z czego. Nie ma z czego. Ja to traktuję spotkanie jako konsultację, ale jednocześnie przekazuję informacje dla tych wszystkich, którzy tu stoją również po prawej stronie, mieszkańców gminy Mogilnica. Sytuacja budżetowa gmin jest tragiczna. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnia droga. Mam nadzieję, że w przyszłym roku uda się wybudować jakiekolwiek drogi. Panie marszałku, liczymy na pana wsparcie jako samorządowcy, bo ja przez 21 lat korzystałem ze środków Urzędu Marszałkowskiego. Pamiętam mazowieckie instrumenty wsparcia rozwoju Mazowsza. Były to piękne środki, proste wnioski i mogę powiedzieć, że 1/3 inwestycji na terenie gminy Mogilnica to zostały zrealizowane tylko dzięki pana środkom. I na to liczymy. Ale oczywiście korzystając z tej okazji również muszę podziękować panu marszałkowi za jedną rzecz, bo odcinek drogi wojewódzkiej 728 Mogilnica, miejscowość Brzostowiec już prawie został zrealizowany. Jeszcze trwają, widzę, że prace porządkowe. Panie marszałku, bardzo dziękuję za to, że ten odcinek drogi został zrealizowany. Kolejne podziękowanie. No i jak tutaj powiedział kolega i pan marszałek, oby to trwało jak najdłużej, a nawet do końca świata i dłużej, oby tych pieniędzy nam nie zabrakło, bo bez tego nie będzie samorządności. Dziękuję. Dziękujemy bardzo. Chciałbym teraz prosić o zabranie głosu wójta gminy Błędów, pana Mirosława Jakubczaka. Panie marszałku, szanowni księża, panie starosto, szanowni państwo, myślę, że każda droga jest istotna. Czy to jest droga powiatowa, czy wojewódzka, czy jakakolwiek wiejska, gminna. To myślę, że dzisiaj w XXI wieku to świadczy o naszej poziomie życia, o naszej zasobności. Ja chcę naprawdę bardzo gorąco podziękować, bo jest to bardzo znaczący odcinek na terenie gminy Błędów. Przede wszystkim panu marszałkowi, panu radnemu, panu Leszkowi Przybytniakowi i za państwa tutaj życzliwość, za zaangażowanie i to, że życzliwość państwa jest widoczna na terenie naszej gminy. Wielki ukłon mój i całego naszego społeczeństwa. Panie starosto, również dla pana podziękowania, bo myślę, że to, co w tym roku zostało zrealizowane na terenie gminy Błędów, to nie jest tylko ten jeden odcinek. To są jeszcze inne odcinki. I ja naprawdę przed panem i przed całym zarządem powiatu i przed panią wicestarostą, przed panią Jolantą Sitarek chylę czoła i dziękuję za to, co za państwa życzliwość i którą jest widoczna na naszym terenie. Ja myślę, że też jednocześnie ta współpraca między nami się układa pomyślnie i tego życzę, by tak dalej było na przyszłe lata. Nie będę podkreślał tutaj to, co padły poprzednie słowa, że jakie są sytuacje w samorządach. Odczuwamy to, widzimy to. Naprawdę to, co powiedział pan burmistrz. Tragedia, by spiąć budżet. I tutaj nie wiem, jak dalej się będą losy toczyły, bo to jest odczuwalne i w samorządności starostwa, w samorządności wszystkich gmin. Także
przyszłość, jeśli dalej będzie taki tok myślenia i takie dążenia, to będzie bardzo ciężko, żebyśmy tutaj mogli normalnie funkcjonować i realizować wszystkie oczekiwania społeczeństwa. Skoro jestem przy głosie, ja sobie tutaj pozwoliłem troszeczkę przygotować 3 podziękowania i zrealizuję teraz, jeśli mogę. Szanowny pan Adam Stróż, marszałek województwa mazowieckiego. Szanowny panie marszałku, w imieniu samorządu gminy Błędów oraz mieszkańców pragnę złożyć na ręce pana marszałka serdeczne wyrazy podziękowania, że za zrealizowanie potrzeby przebudowy drogi na odcinku Trzylatków Kozietuły. Tak to się nazywa ta droga, proszę państwa. Raz jeszcze dziękuję panu za życzliwość. Ja chcę jeszcze nadmienić, że to jest nie tylko to, panie marszałku, ja dziękuję również za PROW, za FOG, za MIASY i jeszcze za wiele innych rzeczy. Także myślę, że współpraca będzie się układać. Dziękuję serdecznie panie marszałku. Panie marszałku, takie symboliczne jabłko z ziemi błędowskiej. Bardzo proszę. Raczej nie jadalne. Nie jadalne, tak, nie jadalne. Panie marszałku, ale takie przypominające Błędów. Panie starosto, również serdeczne podziękowanie za pomoc w realizacji inwestycji drogowych, nie tylko tej, na terenie naszej gminy. Serdecznie dziękuję panu i całemu zarządowi. Również myślę, że znaczący wkład, to co padły już tutaj słowa, dla grupy producentów owoców Rajpol. Panie prezesie, dziękujemy serdecznie, bo to niestety nie tylko pan będzie korzystał z tej drogi i tutaj producenci, ale również mieszkańcy gminy Błędów. Serdecznie dziękuję. Cóż, dziękuję serdecznie i myślę, że jakieś dalsze plany będą na przyszłość też. Panie marszałku, kłaniam się, że tak powiem, w imieniu wszystkich mieszkańców i myślę, że nie zapomni pan też o Błędowie. My o panu pamiętamy zawsze, nie tylko nawet w tej kwestii, bo inne wiążące te nasze, że tak powiem, kwestie, które tam realizujemy w innej, na innej płaszczyźnie. Myślę, że też chcą pan się mocno w to zaangażował i tak jakoś pana to mocno wciągnęło też jednocześnie. Ale myślę, że to taka promocja chyba całego województwa. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za te miłe słowa. Chciałem teraz prosić o zabranie głosu założyciela grupy owoców Rajpol, pana Ryszarda Woźniaka. Zapraszam. Panie pośle, panie marszałku, panie radny sejmiku mazowieckiego, czcigodny księża, panie starosto, państwo radni wszystkich szczebli, chciałbym wyrazić dzisiaj swoją niezmierną radość z tego powodu, że udało się tą drogę po kilku latach doprowadzić do takiego stanu, jak w tej chwili widzimy. Ja myślałem o tej drodze od pierwszego dnia, jak się tutaj wprowadziliśmy, to stawiałem sobie za punkt honoru, żeby tą drogę zmienić, bo zdawałem sobie sprawę, że ona po prostu nie będzie możliwe funkcjonować w naszej firmie, jeżeli ta droga będzie w takim stanie. No niestety wcześniej, za poprzedniej władzy, ja tą propozycję już składałem. Klimat był taki, że praktycznie wszędzie byłem zbywany. Dlatego no, w tej chwili chciałbym serdecznie podziękować wszystkim, co się przyczynili do tej drogi. Przede wszystkim staroście grójeckiemu, wójtom, wójtowi Błędowa, burmistrzowi Mogielnicy, radnym, że poparli, przychylnie podeszli do tej drogi. Ale przede wszystkim chciałbym podziękować
panu marszałkowi. Panie marszałku, no jest pan osobą lubianą, szanowaną nie tylko w powiecie płockim, ale w grójeckim także. I nie tylko w grójeckim. Miałem możliwość niedawno być na zakończeniu, na koncercie laureatów pierwszego konkursu imienia Stanisława Jobka w siedzibie Mazowsza. No i miło było bardzo słyszeć, jak dyrektor Jacek Boniecki w pięknych słowach dziękował panu za to, że ten konkurs się mógł odbyć i zakończył to słowami, że gdyby nie marszałek Struzik, tego konkursu by nie było. I ja powiem też, gdyby nie marszałek Struzik, tej drogi by nie było. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. Chcielibyśmy teraz wręczyć podziękowania. Zapraszam pana starostę Krzysztofa Ambroziaka. Ja poproszę jeszcze pomoc, szanowni państwo. Jak rozmawiamy, ten sukces ma, można powiedzieć, dużą grupę osób, która zaangażowała się w powstanie tejże drogi i dlatego w imieniu samorządu powiatu grójeckiego pragnę takie pamiątkowe podziękowania wręczyć. Jak już wspomniałem, głównym inicjatorem tej drogi był pan Ryszard Woźniak i takie podziękowanie chciałbym w pierwszej kolejności właśnie, jak się to rozpoczęło, panu Ryszardowi. Podziękowanie dla całej grupy producentów owoców Rajpol spółka z o.o. za współpracę i za wsparcie realizacji inwestycji pod nazwą przebudowa drogi Trzylatków-Kozietuły na terenie powiatu grójeckiego. Podpisali starosta grójecki, przewodniczący Rady Powiatu Janusz Karbowiak, wicestarosta powiatu Jolanta Sitarek. Zapraszam panie Ryszardzie. Również podziękowanie dla pana marszałka Sejmiku Województwa Mazowieckiego, pana Adama Struzika za współpracę i wsparcie realizacji tejże inwestycji. Zapraszam panie marszałku w imieniu samorządu. Dziękuję. Jak już wspomniałem, tak, nie byłoby też tego dofinansowania, żeby nie jeden tu z naszych, można powiedzieć, przyjaciół, kolegów, radnych sejmików województwa, żeby nie wiercił dziury panu marszałkowi, to zapewne by nie było aż tak dużych tych środków. Także podziękowanie dla radnego sejmiku województwa mazowieckiego Leszka Przybytniaka za współpracę i wsparcie finansowe, za tą pomoc w imieniu samorządu powiatu. Jak już wcześniej wspomniałem, również podziękowania dla samorządu. Dla samorządu gminy Błędów składam na ręce wójta Mirosława Jakubczaka. Zapraszam panie wójcie, też od samorządu powiatu grójeckiego podziękowania dla wójta. I również zapraszam burmistrza Mogilnicy Sławomira Chmielewskiego. Podziękowanie dla samorządu gminy miasta Mogilnica za współpracę. Zaraz, najpierw się ładnie odsłonię. No i szanowni państwo, starosta jest tylko wykonawcą tego, co Rada uchwali. I my jako zarząd
dajemy pewne propozycje, ale sami byśmy nie mogli nic działać. Tak jak współpraca między samorządami, tak musi być jedność w Radzie. I dlatego w dniu dzisiejszym bardzo mocno dziękuję radnym. Dziękuję Radzie Powiatu i zapraszam przewodniczącego Rady Powiatu Janusza Karpowiaka. I dziękuję za współpracę, za wsparcie. Nie udało nam się wygospodarować. Obiecujemy, że tak dalej będzie. Także dziękujemy jeszcze raz. I przejdźmy dalej, tak, do dalszego programu. Jedziemy, tak. Dobra, Tasia. Jedziemy. Proszę bardzo. O, hop, brawo. Brawo. Prosimy o brawo. Tak, na to Szanowni Państwo, teraz nastąpi poświęcenie drogi. Zapraszam księdza proboszcza parafii świętego Prokopa Opata w Błędowie księdza Leszka Brulińskiego. Mówień było co nie miara, więc w miarę krótko, bo widzę, że też żeście zmarli. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pomódlmy się najpierw za wszystkich, którzy przyczynili się do zrealizowania tej pięknej inwestycji, z której sam już korzystałem, więc mogę docenić te prace, te zaangażowanie, dlatego błogosławieństwo Boże dla Was w podziękowaniu za to wszystko dobro, które tutaj zostało ukazane. Polećmy się opiece Matki Najświętszej. Pod Twoją obronę uczymy się Święta Boża Rodzicielko. Naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza. Synu swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Wspomożenie nasze w imieniu Pana. Boże, który jesteś Stwórcą całego świata, który kazałeś człowiekowi czynić ziemię sobie poddaną, prosimy Cię, abyś pobłogosławił to dzieło ludzkich rąk i sprawił, abyśmy z niego dobrze i mądrze korzystali. Niech ta droga łączy nas, a nie dzieli. Niech sprzyja rozwijaniu tego, co piękne i szlachetne w naszym terenie. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Oczywiście tradycyjne pokropienie wodą święconą. Koniecznie. Musi być. Może nie będzie widać na kamerze, ale będzie. Dziękujemy na przybycie na uroczyste otwarcie drogi. Zapraszam teraz gości na dalszą część uroczystości. Dziękuję. Jesteśmy w miejscowości Bielany, w firmie Rajpol. Przed chwilą nastąpiło otwarcie drogi powiatowej relacji trzylatków Kozietuły na terenie gminy Błędów i Mogielnica, przez którą się rzeczywiście przemieszcza masa samochodów do zakładu w Kozietułach. Droga była w bardzo złym stanie i dzięki uprzejmości marszałka województwa mazowieckiego, pana Mastruzika, całego zarządu, również Rady Powiatu i pana starosty Krzysztofa Ambroziaka, i przy współpracy również firmy Rajpol i samorządu gminy Mogielnica i Błędów została ta droga wyremontowana, przebudowana i dzisiaj została otwarta. Myślę, że daje to wielką radość i satysfakcję wszystkim samorządom za dokonanie tego przedsięwzięcia na terenie powiatu i wszystkich wspólnie tutaj funkcjonujących gmin.